Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejna perełka do rozpakowania na moim kanale. Jak widzicie, deska gotowa, Wii U się odpala. A co my tu mamy? Zapakowane, nieotwarte, 10-letnie pudełeczko kolekcjonerki, jeśli można tak nazwać, na Wii U z 2013 roku. Sukcesor słynnej gry Wii Fit, czyli w gry wykorzystującym akcesorium do takiej właśnie wagi, tak, do takich ćwiczeń fitness przy wykorzystaniu tego Wii Fitness, bo nie ma załączonej takiej deski, deska oddzielnie, kupiłem już jakiś czas temu, ale mamy za to tutaj ten słynny pedometr. On był też sprzedawany oddzielnie, tak samo jak i gra, a to jest taki bundle właśnie łączący ten pedometr i grę Wii Fit U, czyli płytę z grą zawierające dodatkowe sporty, które można sobie wykorzystać i one troszeczkę są ładniejsze i oprawie niż te z Wii podstawowej wersji. Jak widzicie, Wii Fit było dosyć dużym sukcesem, Wii Fit U już było mniejszym sukcesem, bo raz, że Wii U było mniejszym sukcesem, a dwa, że ludzie po prostu za bardzo nie rozumieli powodu, żeby to kupować. No bo zauważcie, to już zakładało, że ktoś ma taką deskę. Oczywiście były takie bundle, gdzie można było uzyskać i grę, i ten pedometr, i tą deskę, i to było brandowane Wii U, ale jakoś bardzo to chyba było w limitowanym nakładzie, gdyż z tego co się orientowałem, ceny są naprawdę zatrważające. No dobrze, słuchajcie, to teraz ja odłożę tutaj gamepada. Zobaczmy, co mamy w pudełeczku. O, i to jest prawie wszystko. Jeszcze tu wyciągamy kartonik. Tak, i tu mamy wszystko, czyli kartonik, który stawiamy. A tu mamy ten słynny pedometr, tak, grę zafoliowaną oraz papierologię. Tutaj jest papierologia do Fitmetera, tak się nazywa ten właśnie pedometr. To jest taka składana podstawka do gamepada. Oczywiście ja mam taką dodawaną do bundla Wii U, więc nie potrzebuję tego składać, więc odłożę sobie tu na dół. Tutaj mamy ten słynny pedometr, czyli Fitmeter. On był wydawany w różnych kolorach, tutaj jest akurat zielony, wiem, że też był czarny, z tego co się orientuję. No zobaczmy, czy po 10 latach da się to jeszcze uruchomić. Wyciągam zabezpieczenie. O, i rzeczywiście, zobaczcie, włączyło się po 10 latach. Czyli trzeba to sparować z gamepadem. To co, może spróbujemy od razu, tylko nie włożona płyta. Ciekawe, czy jest to niezbędne. Nacisnąłem, nie wiem czy widać. O, teraz będzie widać. Może przytrzymać trzeba. Nie, chyba trzeba włożyć, wydaje mi się, grę. A może teraz pójdzie? Nie, nie pójdzie. Czyli pewnie chodzi najpierw, żeby grę włożyć. Dobra, to zobaczmy, jak wygląda pudełko z grą. 2013 rok, jak widzicie. Ciekawe, czy tu jest jakaś informacja, czy to jest część bundla. Działa tylko z Wii U, nie działa z Wii. 77 w sumie aktywności, 19 jest nowych. Używaj Wii U bez włączania swojego telewizora. Licz kalorie z użyciem tego akcesorium. Czyli tak wygląda. O, jest. Not to be sold separately. Czyli jest to wersja bundlowa. Można było też kupić taką grę oddzielnie. Dobra, to my rozpakowujemy po raz kolejny na moim kanale nową grę na Wii U. Jest to zawsze fajne doświadczenie. No i się staram zawsze, żeby było nagrane. Ale chyba teraz nie nagram, będę musiał przerwać i wracam po krótkim. Grę rozpakowałem, pudełko przed chwileczką, zobaczmy co mamy w środku. No, kruk Nintendo, tak, czyli taki, który już nie żyje, z kodem, nie zużytym. No i może, o, wyjątkowo jakaś jest instrukcja. Już nie pamiętam, niewiele gier miało instrukcję, ale z 2013 roku miały. Zombie U miało, pamiętam. No zobaczcie, w kilku językach jest jakaś w końcu książeczka, jakaś instrukcja, ala. Oczywiście w wielu językach mamy tutaj, zobaczcie, aha, czyli pokazuje w metcach, tak, czyli w jednostkach metabolicznych, ile spalamy grając, jaki potrzebujemy sprzęt. No to jest bardzo przydatne. Zobaczcie, można też przetransferować swoje save'y z Wii i my tak zrobimy. Tylko nie wiem, czy jest potrzebna płyta. Aha, no dobra, zobaczymy. No dobra, i po niemiecku. No to zobaczmy, jak wygląda ta płyta. O, wygląda w ten sposób. Nowa gra na Wii U. Wyciągamy, co tu będzie. Domyślam się, że Xenoblade Chronicles X. Tak, dokładnie. Położę tak. Wiem, że nie można tak kłaść, ale dla dobra filmu.
No dobra. To uruchamiamy. Zobaczymy, co się stanie, co się wydarzy na ekranie. Gra jest. Ciekawe, czy jest jakaś aktualizacja. Łączymy. Jest aktualizacja. Jesteśmy już po zamknięciu e-shopu, ale jak wiemy, aktualizacje nadal działają. Nie można tylko kupować nowego kontentu. Ok, czyli jest jeszcze jakaś mała aktualizacja. Chyba jest bardzo mała, gdyż się od razu paseczek trochę podładował. Aczkolwiek teraz zwolniło, więc wracamy za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Zajęło to gdzieś 2 minuty. Nie, gdzieś 30 sekund. Ale jeszcze widzę, że się trochę instaluje. W tym czasie, zwróćcie uwagę, jest takie coś. Nie wiem, czy to było wcześniej. Muszę to sprawdzić. Dobra, przygotowuję się update. Instaluję. Ja używam pendrive'a, gdyż już po prostu Wii U jest trochę za mała. Ta pojemność 32 giga wbudowana. A nie mam przerobione Wii U, jak wiecie. Więc wykorzystuję pendrive'a. A, jeszcze trochę czasu. Pewnie jeszcze się musi zainstalować. Jednak update trwał troszkę dłużej. Tak mniej więcej w 15 minut się ściągało. No, ale w końcu mamy. Zobaczmy, co tam mamy na gamepadzie. Widocznie z te 10 lat musiało się update'u ściągnąć troszkę. 2007-2013, tak, czyli wersja Wii Fit 2007-2013, wersja HD na Wii U. No i zobaczmy, co się dzieje. Wii Fit data will be transferred. Ok, dzięki. Więc pewnie będzie moje Mi, które robiłem, na Wii. Znalazłeś się, Remi, to ja. Ok. Tak, to prawda. Dobrze masz tą godzinę. Niech ci będzie. Dobrze. Tak, tutaj jestem ja. Dobrze, jest. Dokładnie. Jak wuja. No i będziemy się witać tak, jakbyśmy się nie widzieli. Czyli zakładają, że ludzie grali już poprzednią część, bo informują tylko to, co jest nowe. Czyli jak widzicie, cała kampania marketingowa Wii U nadal w błędzie. Tak, uznawali to jako akcesorium i zostali potraktowani jako akcesorium, jeśli każdy człowiek chciał zrobić taki upgrade do Wii U. Tak, to prawda, tyle mam. Dobrze, wiemy. Będzie robić zdjęcie moje. O, jedna z niewielu sytuacji, kiedy gamepad będzie robił zdjęcie chyba. A nie? Nie robi? Dobrze. No to kładziemy, włączamy. Aha, dobra, nie ma baterii. No to tyle. Tak działa teraz. Użyliśmy baterię. Aha, czyli jak zmienia się twoja twarz w zależności od wagi. Dobrze, niech będzie. Będziemy robić te swoje zdjęcia. No, mam na sobie piżamy, czyli lekkie. Teraz będziemy robić zdjęcie. Uwaga, zobaczmy, jak to działa. Co za głupota. A, spojrzałem się na dół. Dobra, może być. O, 5 lat będzie. A kurczę. Czyli znowu nie nagramy. Dobrze, teraz zobaczmy, jak działa połączenie z tym Fit Meterem. Dobrze, spróbujmy go zarejestrować. Register. Ok, trzymamy środkowy przycisk. Aha, to tu trzeba, tak? O, już. A, interrupted. Jeszcze raz spróbujmy.
Jeszcze raz, coś widać, czy źle robimy. No próbuję. Chyba się udało. Dobra. Działa. Rzeczywiście jestem tu ja. Dobra. Położymy to teraz tutaj, żebyście mogli widzieć. Aha, okej. Czyli tyle. No dobra. Wii Fit Mater Challenge. Zobaczymy, jak to działa. Walking Challenge. Aha, fajne. Nieźle. No na przykład będę niedługo w Londynie. Aha. Dobry pomysł. No to nieźle. Dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? Czyli używamy tego do mierzenia naszych kalorii. Jeszcze raz włączę. A trzeba przytrzymać, tak. Metry. Czas pokazuje. Temperaturę nawet pokazuje. I ile kroków przeszliśmy. Bardzo fajna rzecz. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle. Mamy tu oczywiście kalendarz, zmiany, album. Okej, dobra, to dzięki za oglądanie. To było rozpakowanie i rejestracja We Fit You 2013 roku. Pozdrawiam.